Julka, powiedz mi, afera z twoim, nie wiem, czy udziałem, czy chęcią do udziału w sesji w Playboyu. Jak to jest? Bo są, słuchaj, różne informacje. Z jednej strony, że chcesz, z drugiej strony, że nie, że nie więcej niż bikini. Powiedz mi, spytam u źródła. Nie, ja nie rozumiem właśnie, skąd się w ogóle wzięła opinia, że chcę, bo ja zawsze mówię, że nie. Bo wiedziałam, że ja się w niczym innym, niczym mniej niż bikini nie pokażę, dlatego, że uważam, że to jest moja strefa prywatna, która będzie należała do mojego faceta, z którym będę i osobiście, jakbym była facetem, nie chciałabym być z dziewczyną, którą jakby nago widziało pół Polski, no. Nie byłoby to nic takiego intymnego, więc mówię, niczym mniej niż bikini się nie pokażę. A jak myślisz właśnie w takim razie, jak oceniasz to, bo niektóre właśnie aktorki decydują się na taką sesję? Powiem tak, każdy ma swoje podejście do swojego ciała. Jedni lubią się nim dzielić, inni wolą je ukrywać, inni chcą je przeznaczyć dla jakiejś osoby. Tak samo mamy z naszym charakterem, z naszą historią, czy z jakby opowiadaniem o sobie. Niektóre osoby są introwertykami, inne są ekstrawertykami i wydaje mi się, że to wszystko zależy od osoby. Po prostu jeżeli podoba nam się nasze ciało, chcemy się nim dzielić, uważamy, że jest piękne i nie wstydzimy się go, jasne, dlaczego nie, akty są naprawdę piękne. Ale ja jako osoba inna nie czuję się jakby do tego po pierwsze może gotowa, a po drugie zdolna, bo mówię, to jest dla mnie jednak część intymna i nie jestem tym typem kobiety, która jakby mogłaby spokojnie otworzyć swoje ciało dla reszty.